Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored Nóż Dunwall, czyli DLC związane z Dunwallem. Proszę, oczywiście, że musi być w sejfie ten cholerny. Tak, bo czemu by nie? What a sad song the old behemoth sings. It looks right at me when I sit here to have my nightcap. Fly next to you, but I'm your master, ain't I? Killed 100 of your kind, and I'll kill 1,000 more before I'm done. Drain you, then feed you to my butchers. The mournful cries of the whales don't touch that lot. No, sir. They don't have hearts, I think. But by the outsider, I think I still have a small one. Shriveled and blackened as it may be. Yes. Sing me a lullaby while I have another drink. Sing. Negocjacje Ames. Pański wierzący tego wie. A, Granville, okej. Przez ustanowienie zasilania przeprowadziliśmy kilka prób paru bardziej problematycznych budynków, bardzo szybko wyrzucając z siebie wszystkie swoje sekrety. Umierają po mniej więcej 4 włączeniach. Krzesło czeka na pana i może je pan wykorzystać, do czego tylko pan zapragnie. Okej, okay, czyli ostrzeżenie dla mnie, żebym maksymalnie 4 razy strzelił typa. Zobaczmy, czy to też zadziała tutaj. Niestety nie bardzo. Teraz pytanie, gdzie się znajduje kombinacja? Loty sypiące. Czy tam strzałki. Nie widzę tutaj nic ani wyrytego, ani nic nocce zostawionego, czyli muszę to pewnie wydusić samego typa, jeśli chcę to otworzyć. Będzie. A, jest tam strzałka. The power system in there looks like it will put down that whale in an instant. I almost think you should. I know they're just beasts, but still. Zastosowanie odpowiedniego silnego ładunku elektrycznego natychmiast uśmierci schwytanego wieloryba. O tak, bo on jest jeszcze żywy. Tajemniczy obiekt. Anton, ta rzecz została znaleziona w brzuchu zdobyczy numer 184, gdy ją przetwarzaliśmy. Widziałem mnóstwo dziwnych rzeczy w bebechach wieloryba, ale nigdy czegoś takiego. Pewnie zostało pożarte w głębinach i myślę, że się działo tam naprawdę długo. Nie pytaj mnie, skąd to wiem. Jeśli masz jakieś pojęcie, czym to może być, proszę, byś mnie poinformował. Jedna z tych rzeczy została odkryta w miesiącu wiatru, ale od tego czasu nie widziałem jej ani człowieka, który ją znalazł. No, my już tego człowieka znaleźliśmy. Na wieloryba? Niestety chyba nie. Dobra, zanim to walniemy, to zróbmy sobie zapis. Ciekawe, kurde, jak podziała na niego ten ładunek. Ustawiłem to urządzenie w celu stymulacji systemu nerwowego wieloryba z zamiarem przedłużenia wydzielania oleju oraz wyciśnięcia większej ilości tego cennego płynu z każdej zdobyczy. Niestety w przypadku użycia zbyt dużej mocy urządzenie to może spowodować natychmiastową śmierć zwierzęcia. Napełnienie obu zbiorników i włączenie urządzenia zatrzyma wszystkie funkcje życia w jednej chwili. To bezbolesne i szybkie dla wieloryba, ale oznacza stratę dodatkowego zysku, który może sobie zapewnić podtrzymując stworzenie przy życiu tak długo jak to możliwe. Samo z sokołów. Okay, czyli brakuje tu gdzieś tramu. Zbiorniki, wydaje mi się, są puste czy pełne. Tak, są puste.
puste, to możemy je, widzę, napełnić. No chyba se kurwa żarty stroić. Trzymam to mignięcie tam, a teleport max, a trzymałem się w tym kolejnym kole. Nie wiem. No, łapię tego zabezpieczenia, żeby wziąć to, żeby sobie to wyłączyć. To jest opcjonalne zakończenie. A myślałem, że to jest ten. Żeby typa tutaj sprowadzić, ale nie, to jest po prostu zakończenie. Takie moje pytanie, skąd oni w ogóle mają te bełty? Jesteśmy znowu tutaj. Tylko, że tutaj niewiele zrobię, biorąc pod uwagę, że nie mam kodu do save'u. Dobra, co się kryje z tej strony? Ramsey? No, this is about the workers. This is about fair pay and safe conditions. Don't bother. You're not the first of his moles, I thought. What happened, Abigail? I trusted you. Extra elixir rations, bags of coins. Yeah, nice. That might be worth checking out. Come out at once. Stałem gościu metr obok ciebie. He's still breathing. I assume that's on purpose. Ale patrzcie, ta nas poznała w ogóle. Dziękujące. I'd finish him now, if I were you. Well, Dowd? What do you want with me? I'm not here for you. I'm here to learn about a ship called the Delilah. Did the Lord Regent send you? That old fool, Hiram Burrows. I know all about the Delilah. All of it. And I can give you exactly what you want. Please do. Not so fast. I need something from you in exchange. That's what I thought. What? We're both professionals, Mr. Dowd. I was hired to get these gutless workers striking, which I did very nicely. And then destroy the slaughterhouse itself. That's where I got caught. And that's where I need your help. How? The whale oil in those tanks out there is enough to destroy this entire place. The important industrial bits, especially. Just open all the valves at once to let the oil start flowing. The pressure will go out of control, and boom. What about the people inside? Growing a conscience? The factory workers are already out. My boss will hire them on, in better conditions than they'd ever see here. Not the butchers, though. They can die screaming for all I care. Don't try and con me. Wouldn't dream of it. Here's the key. Don't get caught. You take care of the slaughterhouse, and I'll tell you everything I know about the Delilah. You know, I could put you in Rothwild's interrogation chair myself. Why should I bargain with you? Because it's a long and messy solution.
And I'm gambling you're not the kind of man who likes that. Make a deal with me, and I can tell you what you want and pay you for your trouble. I'll consider it. No, mi się ta opcja podoba. The Empress should have hired you to protect her. We'd be living in a different world now. Nie. Nie żylibyście. Bo fakt tego, że Corvo został wrobiony w te zabójstwo, to tylko i wyłącznie dlatego, że zakładam, Billy Lurk go tak podtrzymała w powietrzu, przez co nie był w stanie on bronić cesarzowej. Bo gdyby nie to, to Daud by tam zginął. Na spokojnie. Skoro Corvo był w stanie Dauda zajść od pleców, no to dlaczego nie miałby móc wygrać z nim w otwartym pojedynku? Dobra, z racji już pozbyłem się większości ziomków, ale nie wszystkich. Żeby mi sprawiać jakiekolwiek większe bądź mniejsze problemy. Już do archiwum. Kolejny klucz, którego nie mam. Który by się przydał. To już poczytałem, dobra. Pójdziemy sobie do miejsca przesłuchań właśnie. Tam. Mamy co nieco do zgarnięcia. Z sejfu. Być może jeszcze i z innych części tego miejsca. I'll make sure you get to enjoy this. Aha, czyli po prostu zamknęłaś drzwi i zajebiście też to mogłem zrobić. What do you want to know that's worth crossing a man like me? I want to know about a ship named Delilah. What's behind the name? Choke on your own spit. Who is Delilah? Ha! Think I'll give up a friend at the first tickle? That's the kind of thing I pay your sister for down at the Golden Cat. We'll feed you through your own factory. See if we can get oil out of your blubber. You know your work, I'll give you that. We can talk this out, like businessmen. Why did you name it Delilah? What do you care? And it wasn't me. The previous owner named it after some sweetheart of his, painting. Piss off! Okay. Who was the previous owner? Barrister Timps, all right? He told me the story. Delilah was a woman he knew. Grew up working in Dunwall Tower and got kicked out and became a painter. Had funny airs, like proud. She caught his eye, but it was worse than that. He couldn't think of anything else, just her. She whirred into his mind somehow. He built that ship for her and a lot more. Gave her half his fortune. Then he got scared. Came to me afraid. Man like that, afraid. He wanted to dump the ship and I needed a business partner, so we made a deal. Meant to change the name. Wish I'd done it. I hope that was satisfying. Here's the room key, when you're ready to go. Sir, earlier I spotted crates bound for the most remote corner of the Empire. Might be worth stuffing him in one, just to tie things off. He doesn't seem the type to forgive, of course. Why go through all the trouble, when a blade to the neck would accomplish the same thing? Przygotuj zapakowania. Podpisy pracowników. Okay. Co, i co, zabrała go? Alko, gdzie go wcięło? Dobra,
Dobra, tutaj też się pozamykała trochę, nie wiem po co. O kurde, tu jest amulet w tym trupie? No. Dobra, fair enough, tu mnie aż tak, że mnie nie było. Miałem tu przyjść, ale... Ja nie powolałem. Fuck you! Pierdolę, jak mi z jednej to kurwa z drugiej strony. Aha, czyli gościu miał tu być, ale coś się zjebało i go tu finalnie nie było. Dobra. Nie jest tutaj. To są oczywiście typiarze z tego, co widziałem wcześniej. Albo i nie. Zagraniczna. No dobra, cel nieszkodliwiony. Przy dobrych wiatrach gościu pewnie i tak zginie po prostu w trakcie tej przejażdżki. Jeszcze bełty. Dobra, teraz kolejny zapis poproszę. Żeby nie biegać aż tyle. Że jedno cięcie wystarcza, żeby ty po prostu padł, nie? Wybuchowy rezon. Zabraliśmy to kilku śpiącym rewidentom. Śpiącym. Ej no, seriously, czemu mi tego nie zaliczyło jako śmierć z powietrza? Jak on mnie przez to widzi? Don't be such a frightened fanny. Come on, face me. If you get yourself up home. Choćby jakiś jeden wielki, nieśmieszny żart.
Stoję za wielkim, kurwa, rozebranym do połowy cielskiem wieloryba, a ty mnie przez to zauważył. No jak? I need some help, damn it. Tak nie będzie. Co to było, przepraszam bardzo. Ceny przedem zmarnowałem na takiego zjeba jak po prostu brak słów. Dobra, i pod kantyną. Zajebiście, a jakieś konkrety? Duchowa woda, to oczywiście poproszę. To jest zajebiste. Ja akurat mam tutaj rany, z których mogę korzystać. Obsługa piły rzeźniczej, czyli dla mnie istotna pierdoła. Bełty wybuchowe. Kolejny eliksir sokołowa. Dobra, łyknę sobie, bo tak tego więcej nie chciał. Rzeźnicy wielorybów używają potężnych pił, które tną mięso na plasterki w ciągu sekund. Wystrzeliwują też pociski do przebijania się przez trudno dostępne części wielorybów. Rzeźnicy posługują się tym sprzętem niezwykle sprawnie. No, przed chwilą miałem okazję to samemu sprawdzić. Poniekąd trochę na własnej skórze. Ale... Aha, nie no, serio, tu było też przejście do tego amuletu? No fuck me. Dobra, dalej pozostaje ten jeden amulet w sejfie. W sumie chyba tyle. A, liczy się tego dojścia do archiwum oczywiście. Stamtąd ja akurat niewiele zrobię. Bo czemu ja tego nie mogę wziąć? Czy to też musi być coś warte? Te kopiłę zabieram z tego gościa. Też klucz do archiwum. Dobra. Niezniszczalne drzwi, tak? Zobaczmy na ile niezniszczalne. Ludzie! To spokojnie by się udało. Dobra, nikt tego nie usłyszał na szczęście, więc... Z tym nie będzie problemów. Gorzej z tym, że nie mam jak się, kurde, finalnie tego archiwum dostać. Bo niestety granat nie jest na tyle silny, aby rozpieprzyć te... Czekaj, kurwa, czy to jest... Tak, to jest, kurwa, archiwum. Ja pierdolę. Czy ja już tu byłem? Dobra, już czytałem, bo tutaj była ta baba, którą ten typ ogarniał. Czy tam maglował, czy co tam innego robił, bądź chciał robić. Fleet report for the month of Nets. The
Dauntless sailed north 10 days to no result. Word is she restocked in Driscoll to pursue a large pod east of Morley. The Delilah is coming back fully loaded. No reports of lights or singing. Another sign that Barriss is lost. The Huntress is in dry dock after a nighttime ramming off Pandisia. Engineers looked at the damage. They say it wasn't a whale. If it was, it was a very odd-looking one. Nie wiem, kurde, szukam cały czas, gdzie może być ta wskazówka do tego szyfru, nie? No ale... jedyny szyfr, jaki znam, to jest ten szyfr, który aktualnie się już nie pokazuje, no bo jest mi totalnie niepotrzebny. Jeszcze jedna runa, żeby ulepszyć rozpad po śmierci, bo będzie totalnie błeno. Ja nie wiem, jestem ślepy czy co? W sensie jakieś notki konkretnej nie znalazłem, czy... czy to jest gdzieś tu serio napisane, tak ja tego po prostu nie widzę. What a sad song the old behemoth sings. It looks right at me when I sit here to have my nightcap. Yeah, look at me. A fly next to you, but I'm your master, ain't I? Killed 100 of your kind, and I'll kill 1,000 more before I'm done. Drain you, then feed you to my butchers. The mournful cries of the whales don't touch that lot. No, sir. Guard down. We ain't alone. Trouble, boys. Everyone spread out and keep your wits about you. When I find you, I'll be taking smoke. We'll be sleeping out. No, are you fucking serious? Dobra, nie, pierdolę. Ja pierdolę, idealnie na te paskoczyny ciskam ten atak, żeby go kurwa z powietrza zabić. Gra ma w to wyjebane i mi nie dość, że nie zrobiła zabójstwa z powietrza, to jeszcze wyjebała mnie kurwa zaraz przed typem. X kurwa D po prostu. Kolejne ciała, które jestem zmuszony tutaj zostawić. Wow, że ja tego tu nie znalazłem, to jestem aż sam w szoku. Dobra, dalej. Tutaj. Chyba byłem. Tak, byłem. Dobra, once again. Co mi tu jeszcze zostało? Ten jeden kościan amulet chyba tylko i wyłącznie. Mam dwa wejścia oznaczone i nic więcej. Dobra, no to... pytanie moje brzmi, czy tu jest gdzieś do znalezienia ten szyfr, ja go po prostu pominąłem? Czy on gdzieś jest normalnie w tym biurze, jestem ślepy i go po prostu kurwa nie widzę? Czy może jest gdzieś w tym archiwum, no ale też mi się w to nie chce trochę wierzyć. Tak jak szyfr do sejfu, ktoś by sobie zapisał i wsadził gdzieś jakąś książkę w archiwum. O, a to ciekawe. Jak sobie przeglądałem notatki, szukając ewentualnie tego i patrzcie, znalazłem to. Wykaz urazów. Tutaj, bo to było w tym miejscu, pamiętam.
5 urazów w ciągu jednego tygodnia, w tym 2 ze skutkiem śmiertelnym. Zobaczmy, czy to jest nasz szyfr. Czyli 5... 1... 2... Opis. Zobaczmy. Szybki cień. Poproszę. Bardzo bueno. Amulecik. No i dobra. No i teraz, skoro wszystko ogarnięte, się mogę stąd zwijać. Gra mi łaskawie pozwoli wyjść się nie zajebać po drodze. Teraz pytanie, dachem czy głównym wyjściem? Ja myślę, że dachem będzie bezpieczniej. Żeby iść dachem, to muszę się... Something's off. Rozkurwi mnie zaraz. Nie, wiesz co? Pierdol. Pierdolę. Ja to wczytuję, skoro gra i tak robi kurwa co, to co jej się wydaje, że się ma dziać, a nie to co faktycznie się dzieje. I hate skimmers like you. Always sneaking and snooping. Quit hiding. Nie wierzę, że akurat mu się nabył ten trzeci level. Dobra, trudno. W dupie to mam. Dobra. No i spieprzamy stąd. Zobaczmy. Tutaj już muszę wrócić do Billy Lark. Okej, okay, czyli naszej prawej ręki. Naszej tutaj Dauda. Tutaj. Też pusto. Dobra. Dla mnie. Bueno. Przez to, że dzięki, że robiłem to po cichu, to też będzie być czysto, więc mogę na spokojnie biegiem do niej wrócić. Nikt nie powinien mi totalnie usłyszeć. I oczywiście zareagować, bo trupy nie mają na co reagować. Tędy. O proszę. Pomóż Miller uciec rewidentowi z pozytywką. Jeśli jak ma pozytywkę, no to będzie problem. Bo oczywiście pozytywka też i mnie przeszkadza.
Attention. Under plague conditions, failure to report for work at industries deemed vital to state interests has been declared treasonous by the Lord Regent. My brother, can you? Just one secret. We'll ease up. Guard! Pistolet, strzał. Strzał. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem po prostu, wiecie, użyć tego. Mogłem użyć bełtu i od razu się zwijać. Byłoby też spoko, ale... Warto, myślę, nie zostawiać żadnych świadków. Po prostu powtarzam. Gramy zabójcą, więc mamy wyjebane w typiarze. Thank you. Let's go. I'm worried they sent for the hounds. Gdzie... Co to są jakieś kurwa jaja? I'm still trying to figure out why you let the Empress's bodyguard go. And now Rothwild's snug in a box. What's got into you? Barrister Timsh lives up in the legal district. I know it pretty well. From what I hear, the Timsh family is practically at war with itself. Talk to his niece Tali if you can. I should probably tag along when you go. Crazy rich people are buying up a lot of that Sokolov security technology these days. Keeps the weepers and looters out. I might be useful. Let's go. Wy se chyba, kurwa, ze mnie żartujecie. Uwaga, nie dość, że gdzieś pominąłem jedną runę. Chuj wie, kurwa, gdzie? To jeszcze połowę monet ominąłem? Gdzie tu było, kurwa, ponad 1000 monet? Były tu jakieś dwa sejfy, o których, kurwa, nie wiem? Czy to jest jakaś, kurwa, kpina? Dzielnica prawników. Prawo do wywłaszczania. Delilah malowała kiedyś portrety dla radcy Arnolda Timsha, skorumpowanego arystokraty, który wykorzystuje swoją władzę do eksmitowania rodzin z domów i przejmowania ich majątków na rzecz lorda regenta. W oparciu o pomówienie o zarazę, bratanica radcy Timsha Talia nienawidzi go, obiecała ci pomoc w odnalezieniu Delilah. W zamian za przysługę spotka się z Talią, aby ustalić, co ona wie. As a young girl, Delilah was a baker's apprentice in Dunwall Tower. Years later, a painter in Sokolov's circle. Barrister Arnold Timsh paid her to paint portraits. Him, I knew. A nobleman, born rich. And now he was making a second fortune, seizing the assets of plague victims for the Lord Regent. But Barrister Timsh was also fighting a private war with his own niece. Something to do with the family fortune. Lurk was probably right. We needed to speak with the niece first. Her feud with the old barrister was something we could use. I got a message to the barrister's niece, and she claimed to know things about Delilah that no one else did. But the knowledge would have a price. I wasn't surprised. I went to meet her. Zasadność bełtu wybuchowych z planu, znaczy zyskana, zdobyta. Dobra. Jak tak patrzę... Tak, zasięg na pewno chcę ulepszyć, ale zobaczmy jeszcze korzyści. Podrzucona runa. Przyjaciel zostawi runę przy zrujnowanym moście, skąd możesz ją zabrać, poproszę. Dostawca tranu. Zbiorniki z tranem będą dogodnie rozmieszczone przy pierwszej bramie na drodze do dzielnicy. Nie wiem, czy to się opłaca, ale wezmę na wszelki wypadek. No i zasobność strzałek usługujących też poproszę. I ogólnie zasobność bełtów też możemy wziąć.
Rozpocznijmy misję. Kup. Przy... Co? What? Jak to kup wszystkie ku... Czy wy mi chcecie powiedzieć, że ten dodatek składa się tylko z dwóch misji? Wow. Nie, jakby wow, jestem kurwa w szoku. Nie sądziłem, że to może być aż tak krótkie. One more body should matter, right? Talia should be waiting in Trevor's close. It's an alley just past the wall of light. You'll know it by three whitewashed skulls. Dobra. Ale tą misją zajmiemy się w kolejnym odcinku dopiero. No i pytanie brzmi, co takiego zostaniemy. Dwa amulety i runy z tej strony. Z tej pusto. Dobra. To w kolejnym materiale, jak powiedziałem, zajmiemy się tą misją. Stop trouble before it starts. The way the barrister... Dobra, to tego w sumie trochę nie przemyślałem. Zapomniałem, że przecież ten jeden się zorientuje, że dostanie strzałkę. Dobra, anyway. Koniec odcinka, widzimy się w kolejnym, w którym będziemy kontynuowali fabułę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!